skocznować pan, panie Harłamp, do karczmy, żeby chleba z pajęczyną zagnieść. Nie pomoże to wiele temu nieborakowi, ale opatrunek chrześcijańska rzecz i lżej mu będzie umierać. Tak o rannym Bohunie mówił Zagłoba w Ogniem i Mieczem. Cięty w głowę przez Wołodyjowskiego Mołojec ostatecznie przeżył, choć nie wiadomo na ile zasługi w tym chleba z pajęczyną, a na ile jego wrodzonej wytrzymałości fizycznej. Motyw chleba i pajęczyny jako remedium na rany pojawia się w trylogii kilkukrotnie. Uczciwie należy jednak przyznać, że prawdziwy świat staropolskich medykamentów był znacznie bardziej bogaty i nie ograniczał się wyłącznie do takich rozwiązań. Dawna szlachta znała wiele lekarstw, które miały pomagać w radzeniu sobie z różnymi dolegliwościami. Od bólu brzucha po rany postrzałowe czy cięte. I choć skuteczność części z nich jest dyskusyjna, to warto pamiętać, że wczesno-nowożytne medykamenty były fundamentem, na którym wyrosła prawdziwa farmakologia. W staropolskich apteczkach znajdowały się leki odzwierzęce, a także mineralne i roślinne. Te ostatnie, różnego rodzaju ziołowe mikstury i maści, były zdecydowanie najpopularniejsze. Wiara w leczniczą moc ziół była powszechna i to właśnie one stanowiły podstawę większości dawnych lekarstw. I właśnie dlatego ilustracją dla dzisiejszego odcinka będzie przepiękny zamek w Golubiu-Dobrzyniu, niegdyś własność Anny Wazówny, siostry Zygmunta III Wazy. Szwedzka księżniczka przeszła do historii jako wielka protektorka zielarstwa. Przy swojej golubskiej fortecy założyła nawet ogród botaniczny, w którym hodowano różnego rodzaju lecznicze rośliny. Sama ucierała maści czy ważyła ziołowe odwary. W jej korespondencji zachowało się dużo rad dotyczących lekarstw, jakie dawała swoim bliskim. W wydanym w 1636 roku zbiorze utworów poświęconych Annie Wazównie znalazł się też ustęp dobrze obrazujący jej charakter, a także cechę szczególną golubskiej siedziby księżniczki. Tu zioła lecznicze stały otworem dla chorego, żywność dla głodnego, mała izba, składnica środków leczniczych, każdy zapas żywności były publiczne. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, mam do Was wielką prośbę. Aż 50% oglądających nie subskrybuje Encyklopedii Staropolskiej. Jeżeli więc zaliczasz się do tego grona, serdecznie zachęcam do subskrypcji. Dla Ciebie to jedno kliknięcie, a dla mnie szansa na szerzenie wiedzy o Rzeczpospolitej obojga narodów. Wielkie dzięki! Do grupy najbardziej nieprawdopodobnych leków doby staropolskiej zalicza się te tworzone na bazie surowców odzwierzęcych. Przykładowo do zbicia gorączki używano świeżo ściętej głowy zająca, startej w moździerzu. Taką specyficzną maść zawijano w chustę i przykładano do serca. Równie chętnie wykorzystywano zwierzęce sadło, wilcze czy wieprzowe. Okłady na jego bazie miały ogrzewać organizm, pomagać na przykład w bólach przewodów moczowych. Często stosowanym półproduktem było też łajno zwierzęce, ale i ludzkie. Różnego rodzaju mikstury z ich dodatkiem miały pomagać w łagodzeniu objawów przeziębienia, tamować krwawienie czy nawet wywoływać poród. Zanim jednak wyśmiejecie naszych przodków, warto pamiętać, że wiara w skuteczność takich lekarstw nie brała się z głupoty, a z mentalności epoki. Większość chorób utożsamiano bowiem z działaniem nieczystej siły, a te, jak opowiadałem w odcinku o staropolskich diabłach, zazwyczaj personalizowano. Oznacza to, że za chorobą widziano działanie diabłów czy demonów, którym z kolei nadawano ludzkie cechy. Miały swoje imiona, fizyczną postać i preferencje. Wierzono więc, że tak samo jak ludzie, mają zmysł powonienia. Fetor wydobywający się z lekarstw miał więc działać odstraszająco. O tym, jak duży wpływ na medycynę miał świat symboli, świadczy popularność leków wytwarzanych ze sproszkowanych rogów łosi czy jeleni. Regularne zrzucanie i odrastanie poroża zostało przez medyków odczytane jako symbol odnowy, odzyskiwania sił witalnych. Dlatego więc proszek z owych rogów stał się składnikiem rozmaitych leków, uśmierzających ból głowy czy zębów. Z tego samego powodu ceniono też różne zwierzęce organy – wątrobę, mózg, a przede wszystkim krew i serce. Skuteczność leków na ich bazie potwierdzały pisma antyczne, wciąż chętnie wykorzystywane w dobie późnego renesansu i baroku. Przepisy na leki wytwarzane z krwi czy śliny można było znaleźć już u Pliniusza Starszego.
O ile lekarstwa odzwierzęce nie mogły być zbyt skuteczne, trudno bowiem wierzyć, że zmielona głowa jakiegoś zwierzęcia uśmierzy migrenę, to o wiele lepiej pod kątem efektywności wypadały te leki, które tworzono na bazie komponentów roślinnych. Syropy, proszki, napary czy maści tego typu tworzono mieszając poszczególne gatunki roślin w najróżniejszych proporcjach. Wykorzystywano te znane i cenione do dzisiaj – lawendę, pokrzywę, miętę czy melisę, a także zapomniane, współcześnie kojarzone tylko przez specjalistów. W tej drugiej grupie znajdują się m.in. koci pazur, inaczej rezeda żółtawa, wronie masło, inaczej rozchodnik karpacki, czy świnia wesz, inaczej szczwół plamisty. Zioła tego typu hodowano w ogrodach lub pobierano bezpośrednio z łąk i lasów. Zdawano sobie sprawę, że aby lekarstwo było skuteczne, roślina musi być zerwana w odpowiednim momencie. Dlatego zwracano uwagę na porę roku czy dnia. Każde z ziół miało swoje zastosowanie. Mięta pomagała w chorobach żołądka, koper na bóle stawów, krwawnik obniżał gorączkę, lawenda miała działanie uspokajające, a goździki pomagały zasnąć. Rośliny bardzo dokładnie obserwowano. Zauważano ich cechy szczególne – wygląd, zapach, smak czy sposób, w jaki wchodzą w interakcję z ludzką skórą. Podobnie jak w przypadku surowców odzwierzęcych, także i wśród roślin ceniono przede wszystkim te, które brzydko pachniały i smakowały lub odstraszały swoimi właściwościami, tak jak na przykład pokrzywy. Tu miało to jednak pozytywny skutek. Przykładowo ze względu na charakterystyczny zapach, do tworzenia leków chętnie wykorzystywano czosnek. Dziś wiemy oczywiście, że jego prozdrowotne właściwości wynikają przede wszystkim z wysokiego stężenia witaminy C, a nie zapachu, jaki wydziela. Jednak mimo takich badawczych potknięć, wynikających z warunków epoki, wiedza zielarska naszych przodków i tak była imponująca. Część receptur na bazie roślin była oczywiście nieskuteczna, czasem nawet szkodliwa, jednak całkiem duża grupa staropolskich przepisów na ziołowe leki broni się po dziś dzień. Przykładem może być chociażby syrop na bazie zioła nazywanego wołowym językiem. Mdłości serdecznej bywa wielkim ratunkiem. Ważąc go ze wszystkim, to jest z zielem, z korzeniem, z kwieciem i z nasieniem, w białym, dobrym winie albo w miodzie i tego miasto pospolitego trunku używać, jak głosił Syreniusz. Wołowy język, inaczej farbownik lekarski, używany jest w medycynie ludowej i współcześnie, a jego prozdrowotne właściwości zostały potwierdzone naukowo. Przepisy na takie i inne lekarstwa roślinne odnaleźć można było w rozmaitych zielnikach, zwanych też herbarzami. Najsłynniejszym polskim zielnikiem był ten autorstwa Szymona Syreniusza. Było to liczące ponad 1500 stron kompendium wiedzy botanicznej schyłkowego renesansu. Dzieło wyjątkowe w skali całej Europy. Wydano je już po śmierci autora, dzięki wstawiennictwu właśnie Anny Wazówny. Przepisy na leki rozsiane były też w różnego rodzaju poradnikach gospodarczych, przykładowo w Ekonomice Ziemiańskiej Jakuba Haura, wydanej po raz pierwszy w 1675 roku. Kilka przepisów z tego dzieła zamieściłem w materiale zatytułowanym Co robił szlachcic, gdy bolał go ząb, do którego obejrzenia serdecznie Was zachęcam. Nieco rzadziej stosowaną grupą leków były te na bazie minerałów i kamieni szlachetnych. Leczenie się za pomocą sproszkowanych topazów, bursztynów czy złota nie było w Rzeczpospolitej tak popularne jak na zachodzie Europy, jednak bogatsi obywatele pozwalali sobie na takie nowinki. Magnateria o wiele chętniej sięgała do lekarstw na bazie ołowiu, rtęci czy antymonu. Przykładowo rtęcią leczono, a właściwie dobijano, Jana III Sobieskiego. Leki na jej bazie miały mu pomagać w łagodzeniu objawów kiły. W rzeczywistości przyspieszały odejście na tamten świat. Również Władysław IV Waza lubował się w lekach chemicznych. Jego z kolei dobijały medykamenty wytwarzane w oparciu o antymon, metaloid o destrukcyjnym działaniu na ciało człowieka. Śmiertelne zagrożenie stanowił też ołów, popularny składnik maści i plastrów leczniczych. Z tego typu specyfików chętnie korzystały żony kolejnych Wazów – Cecylia Renata czy Ludwika Maria Gonzaga. Z kolei Marysieńka Sobieska lubowała się w maściach rtęciowych. To upodobanie kosztowało ją bardzo wczesną utratę niemal wszystkich włosów i zębów.
Ołów powszechnie stosowano też do konserwacji żywności, przede wszystkim wina. Z tego względu prawdziwą plagą była ołowica, czyli zatrucie ołowiem powodujące nieodwracalne uszkodzenie narządów wewnętrznych ciała. I tu ciekawostka. Jak próbowano leczyć objawy ołowicy? Oczywiście lekarstwami na bazie ołowiu. Czas omówić jeden z najsłynniejszych medykamentów doby staropolskiej. Spleśniały chleb zagnieciony śliną z pajęczyną. I tu pojawia się wątpliwość. Nie udało mi się dotrzeć do materiałów źródłowych, które potwierdzałyby użycie tego typu leku w dobie dawnej Rzeczpospolitej. Istnieją oczywiście wzmianki o prozdrowotnych właściwościach pleśni. O tym pisał chociażby XVII-wieczny angielski dzielarz John Parkinson. Pajęczyna zaś jako lekarstwo wzmiankowana jest chociażby w sekretach różnych rodu Komierowskich z połowy XVIII wieku czy myślistwie z Ogary Jana Ostroroga. W zależności od kontekstu pomaga w różnorodnych schorzeniach, od uśmierzania gorączki po okładanie ran. Ślina również pojawia się w źródłach dość często, podobnie zresztą jak inne płyny ustrojowe. Jeżeli taki lek rzeczywiście istniał, to i tak spopularyzował go dopiero Henryk Sienkiewicz w trylogii. Co go zainspirowało? Najprawdopodobniej pamiętniki kwestarza Ignacego Chodźki wydane w 1844 roku, jedna z najsłynniejszych szlacheckich gawęd. W jednej ze scen tego utworu szlachcic imieniem Stanisław przybywa na pole pojedynkowe i wraz ze sobą przynosi charakterystyczny pakunek, w którym znajduje się właśnie chleb zagnieciony z pajęczyną. Ma być to idealne remedium na rany. A to co, panie Stanisławie? Zapytałem. To, panie bracie, chleb razowy i pajęczyna, doświadczone szlacheckie vulnerarium. Każdy prawie szlachcic, wybierając się na sejmiki, ten raz przynajmniej obiera chatę z pajęczyny i ma ją z sobą w zapasie w pogotowiu, bo w przypadku niespodzianym, tu poprowadził palcem przez nos i gębę, zaraz w kieszeni remedium, które i krew zatrzymuje i w krótkim czasie tak leczy, że tylko kreska zostaje. Waść młody, panie bracie, więc słuchaj mnie starszego i bez pajęczyny nie jedź nigdy na sejmiki. Pamiętnik kwestarza Ignacego Chodźki był w XIX wieku pozycją obowiązkową dla każdego miłośnika dziejów dawnej Rzeczpospolitej, także dla Sienkiewicza. Było to jednak dzieło czysto literackie, charakterystyczna dla tamtych czasów gawęda szlachecka, a nie źródło historyczne. Niezależnie od tego, czy jest to lek historyczny, czy wymyślony w XIX wieku, współcześnie uznaje się, że chleb z pajęczyną rzeczywiście mógł być skuteczny ze względu na substancje antyseptyczne, jakie zawierają pleśń i pajęcze sieci. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to już wszystko. Jeszcze raz serdecznie zachęcam Was do subskrybowania, zostawiania łapek w górę oraz wspierania mnie za pośrednictwem portalu Patronite. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!